Avenger, czyli Mściciel. Jest to chyba taki natowski Mściciel, bo mówimy o amerykańskim samochodzie zaprojektowanym we Włoszech na francuskiej płycie podłogowej i produkowanym w Polsce. Natomiast gdyby przyszło Wam do głowy kogoś ścigać w ramach tej zemsty, to macie tu 100 koni i 3 cylindry. I nadal mimo tego jest to jeden z najciekawszych samochodów do miasta. Zapraszam na test. Aj, sorry za kolor. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witam w kolejnym materiale na kanale. Na początek nie żart, tylko pewne przemyślenie. Otóż Avengerem jeżdżę na co dzień naprzemiennie z chińskim Voya Free. Mam oba samochody na testy w tym samym terminie. Jeżdżę codziennie po tych samych dwóch trasach. W tę i z powrotem kilka razy. Jeden samochód 500 koni. Drugi samochód 100. I wiecie, jakie jest moje przemyślenie? Otóż przejazd zajmuje mi dokładnie tyle samo. Z zegarkiem w ręku. Także chyba trochę do rozważenia. I do rozważenia mam też coś dla osób, które szukają używanego samochodu, czyli kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka, którym jest Car Vertical, oferujący raporty dotyczące historii pojazdu używanego, którym możecie być zainteresowani. Czego możecie dowiedzieć się z takiego raportu? Otóż znajdziecie tu nie tylko historię zmian właścicieli samochodu, czy rejestr kradzieży takiego pojazdu, ale sprawdzicie na przykład, czy interesujący Was egzemplarz nie miał cofniętego przebiegu. A jeśli taki samochód miał uszkodzenia, to sprawdzicie nie tylko, ile mogła kosztować naprawa, ale też przejrzycie sobie zdjęcia z takich wypadków. I kto zainteresowany byłby tak piękną sztuką? Raport Car Verticala to także status finansowy i prawny pojazdów. Sprawdzamy, czy nie jest na przykład w leasingu, czy przeszło badanie techniczne. Możemy sprawdzić, czy zgadza się specyfikacja i wyposażenie i wiele innych rzeczy. Także pamiętajcie, aby używany samochód sprawdzić z każdej możliwej strony, a pobierając teraz raport i używając mojego kodu, zrobicie to 20% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, lecimy z tematem, ale zanim do tych fascynujących cyferek, to przyjrzyjmy się trochę bliżej, czym w ogóle jest Avenger, czyli na początek wnętrze. Zaczynamy od bagażnika. A ten oferuje 380 litrów pojemności. Nie jest to jakaś wartość zrzucająca z nóg, ale pamiętajmy, że mówimy o crossoverze segmentu B. Także myślę, że jest to do przyjęcia. Wskakujemy na kanapę. I tutaj nawet przy moich 182 cm wzrostu, no szału nie ma. Dotykam kolanami do fotela kierowcy. Na szczęście stopy tam zmieszczę, ale na pewno tutaj miejsca najwięcej nie ma. Chociaż nad głową jest już ok. No ale co, wrzućmy tam 192-centymetrowego Grześka, co ma mieć łatwo. No i patrzcie, nie jest to oczywiście niespodzianka, że najwygodniej to tutaj by mu nie było. Ale dobra, przeskoczmy do przodu, bo może tutaj będzie lepiej. No i lepiej oczywiście jest. Na przestrzeń w ogóle narzekał nie będę, ale myślę, że to jest oczywiste. Natomiast jest tutaj kilka rzeczy, które mi się spodobały. Ta grupa lubi sterowanie dotykowe i ono tutaj też oczywiście jest, ale zostawiono przyciski. Można sobie włączyć, wyłączyć klimę, zwiększyć nawiew, zwiększyć, zmniejszyć temperaturę i tak dalej, także super i bardzo mi się to podoba. Nie wiem, może to jakiś trend, że trochę do tego wracają, albo robią to dotykowo, ale też manualnie. Nie, to trochę bez sensu. Można to zmieniać w ekranie, a można to zmieniać przyciskami, także mega. Mam Android Auto i Apple CarPlay bezprzewodowo. Tak się oczywiście zdarza coraz częściej, ale nie jest to jeszcze standard, także o tym wspominam i chwalę. No i materiały. One do najbardziej miękkich i takich przyjemnych w dotyku, chociaż nie wiem po co to dotykać, no ale nie należą. Natomiast samochód ma przejechane 25 tysięcy km, nawet ponad. To jest samochód prasowy, także możecie się domyślać. Nic tu kompletnie nie skrzypi, nic nie trzeszczy, także jest ok. Nie wiem, jak będzie na jeszcze dłuższym dystansie, ale ja bym to podsumował, że to nie jest może najprzyjemniejsze, ale chyba praktyczne. No i jeszcze fotele. Fajnie, że to siedzisko sprawia wrażenie nie za krótkiego. A mam wrażenie, że tak zdarza się często. Tutaj powinno być wszystko ok. I co do samej wygody, jak na samochód miejski, naprawdę myślę, że jest dobrze. Bardzo ciekawe są też zegary. One są takie inne. Ja się z czymś takim jeszcze nie spotkałem. To jest całkiem spoko pomysł. Ten taki, nie wiem jak to nazwać, ale coś, co się napełnia i opróżnia. Tak jak w przypadku wskazań paliwa. Jest to coś innego, nie są to zegary takie klasyczne, tak jak ja lubię, ale podoba mi się to. Dajcie znać, co Wy myślicie na ten temat, bo jestem mega ciekawy. No i multimedia. Na początek od razu minus dla pewnie wielu osób, czyli że to jest wystające.
w sensie, że jest wysoko. Nie zasłania oczywiście w żaden sposób widoczności, no ale ten ekran nie jest wkomponowany gdzieś tutaj, tylko wystaje. Co do samej obsługi, to może nie jest mój ulubiony samochodowy tablet, że to tak nazwę, ale on jest bardzo prosty. Trochę taka dziwna rzecz, że część rzeczy do obsługi mamy dotykowo na ekranie, czy większość rzeczy, ale na przykład wracanie do pozycji wyjściowej, czyli do głównego menu, jest tutaj, czyli pod i poza tym ekranem. Trochę dziwne, ale do przyzwyczajenia. No ale dobra, powiedziałem, że są tutaj rzeczy, które mi się spodobały, to teraz przejdźmy do tych, które spodobały mi się mniej, a w zasadzie nie spodobały mi się w ogóle. I tutaj w zasadzie przechodzimy już do samej jazdy. Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu 3-cylindrowego benzyniaka o pojemności 1,2. Dysponuje on mocą 100 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 205 Nm. Avenger w tej specyfikacji rozpędzi się do 184 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,6 sekundy. Dobra, nie zabrzmiało to może dumnie, ja do tych parametrów zaraz przejdę, ale jeszcze słowo o skrzyni. To jest oczywiście skrzynia manualna o 6 przełożeniach i tak, może sama dźwignia, czy w zasadzie sama gałka, bo dźwignia jest za długa, ale sama gałka jest przyjemna w użytkowaniu, no dotykamy tego, trzymamy to cały czas, więc to jest ważne, ale już samo wrzucanie biegów, po pierwsze do najprzyjemniejszych nie należy, mamy za długi skok lewarka, no i nie zawsze się w te biegi trafi, ale jeszcze mniej podoba mi się działanie sprzęgła. Nie wiem, czy to jest kwestia tego egzemplarza, bo to jest pierwszy Avenger, którym jeżdżę, natomiast ono łapie bardzo głęboko i jak jedziesz w korku, to jest po prostu męczące. Trzeba bardzo głęboko wciskać sprzęgło, wachlować tymi biegami cały czas, one wiadomo są krótkie, więc ja powiem szczerze, że nie wiem, czemu tak dużo osób sobie to robi i kupuje taką skrzynię do miasta. Wiem, że będą głosy, bo ja to po prostu lubię, okej, ja wyrażam swoje zdanie. Do miasta, moim zdaniem, to zdecydowanie nie jest najlepszy pomysł, więc super, że można zamówić automat, czy wersję z automatem. Druga rzecz, to w zasadzie taki mój rytuał. Wsiadam do tego samochodu, wiadomo, mamy tutaj 3 cylindry, mały silniczek i naciskam ten przycisk i wyłączam start-stop. Nie wiem, może go włączę, zobaczymy, czy ten samochód, ten silnik teraz się wyłączy. Zgasł. Nie usłyszycie tego i nie poczujecie, ale wciskam sprzęgło. Raz, że to uruchamianie, jak w 99. Dwa, to się trzęsie. Czasami jak się nie spodziewasz, to zawału można dostać, więc wyłączamy, wracamy. Ja to muszę zrobić zawsze. Kolejna rzecz, to muszę się za chwilę gdzieś zatrzymać, żeby Wam to pokazać, bo muszę to zrobić, bo to jest coś niewiarygodnego. Ale to za chwilę. No i z minusów jeszcze wyciszenie. Ten samochód gdzieś do stówki, spoko, ale powyżej jazda na autostradzie, czy nawet po ekspresówce, pod kątem wyciszenia do najprzyjemniejszych nie należy. Zatrzymam się. I posłuchajcie tego. Ja nie wiem, na ile zbierze to mikrofon, no ale może zbierze. Włączam kierunkowskaz. Co to jest? Ja na początku miałem wrażenie, że... Może tak. To tak jakbyś jechał czy jechała na rowerze i by ci coś w szprychy wpadło. Ruszyłem, myślałem, że coś jest nie tak z kołem, jakieś, nie wiem, przeguby, zawieszenie, co jest. Potem słucham, że tu są dwa dźwięki. Może to jakiś fan techno, nie wiem. Trzeba się do tego przyzwyczaić, tylko moje pytanie brzmi, czy da się do tego przyzwyczaić. Co jadę tym samochodem? Zapominam. Włączam kierunkowskaz. I mówię, co jest? A, okej. Mam nadzieję, że to słychać. Ja jeszcze z czymś takim nie jeździłem. Lecimy dalej. A że lecimy, to może trochę przesadziłem, bo 100 koni, 1, 2, 3 cylindry. To nie jest oczywiście nowy silnik, bo pewnie większość z Was go zna. Nie będę wypowiadał się na temat awaryjności, bo ja nigdy takiej jednostki u siebie nie miałem, więc powtarzać to, co na forum mogę, tylko będzie 100 opinii takich, 100 opinii takich. Więc tego robił nie będę, ja się wypowiadam na temat użytkowania i wrażeń z użytkowania. I one dla mnie są takie, że ten samochód do tego, do czego został stworzony, czyli głównie do jazdy po mieście, są spoko. Nawet te powyżej 10 sekund do miasta w zupełności wystarczy. Większym problemem jest dla mnie to. Natomiast, żeby nie przedłużać, moim zdaniem te wartości do miasta w zupełności wystarczą. Jak to się natomiast przekłada na spalanie? I tu jest trochę dziwnie, bo ja potrafię nawet w Warszawie spalać tym samochodem
6 litrów, 6,5, tylko raczej jak jeżdżę, tak jak teraz, jak jest godzina 10. Jak jeżdżę rano, to potrafię spalać 9. Jak wyskoczę poza miasto, to potrafię spalać poniżej 5. Jak wyskoczę na ekspresówkę, to jest 6,5, autostrada 8, a czasem 7. Nie wiem, może jakoś jeżdżę nierówno, ale takie wartości się u mnie pokazywały. Natomiast jeśli się postaracie, i to chcę podkreślić, to tym silnikiem, tą jednostką można spalać naprawdę niedużo. O właściwościach jezdnych, czyli o prowadzeniu, wypowiadał się jakoś długo nie będę, bo po co? To nie jest samochód stworzony w takim celu. Chociaż może powiem, że jeździ się tym naprawdę przyjemnie. Pod warunkiem, że nie będziecie jeździć dynamicznie, a tym się dynamicznie jeździć za bardzo nie da, to samo prowadzenie jest ok. Natomiast przejdę chyba do głównej rzeczy, której ja się tutaj obawiałem. To jest Jeep. Teoretycznie amerykański samochód. Wiadomo, że teraz w koncernie Stellantis. I czego ja się bałem? Bałem się, że jak tutaj wsiądę, to będę jechał Peugeotem albo Oplem i że nie zauważę różnicy. I teraz pytanie, czy tak jest? Na szczęście nie. Tę różnicę można zauważyć po takich detalach. To są może pierdoły w porównaniu do takiej rzeczy jak jednostka silnikowa, ale już podchodząc do tego auta, widzisz, że nie idziesz do Mokki, która tutaj jedzie, tylko do Jeepa. Ten przód, te wloty, czy te kratki. Te oznaczenia wszędzie. To stwarza taki pewien charakter jazdy Jeepem. Co ten charakter tutaj moim zdaniem natomiast zabiera? Szkoda, że nie mamy tutaj możliwości zamówienia Avengera z napędem na 4 koła. Lipa. Bo to by się moim zdaniem przydało i jeszcze bardziej odróżniło ten samochód od takiego zwykłego jeździdełka do miasta. Ale podkreślam, ja charakter Jeepa tutaj na szczęście czuję i to nie jest dla mnie taki Peugeot kopiuj wklej z trochę innym znaczkiem. Także to się udało. I w sumie nie tyle, że po prostu się udało, ale właśnie dlatego ja mam takie odczucie, że to jest jeden z najciekawszych samochodów do miasta, bo mimo, że wywodzi się z ogromnej grupy, czyli z grupy Stellantis, to ma swój charakter, widać, że jedziesz czymś innym, czujesz, że jedziesz czymś innym, czy czujesz się w środku trochę inaczej i to jest dla mnie bardzo duży plus. Ten kierunek to jest coś niesamowitego. A i w ogóle jakbyście jeszcze usłyszeli, nie ma tu drugiej osoby, ale jak wsiądzie ktoś i nie zapnie pasów, jak ruszycie. Zostawię Wam to już może na jakąś jazdę próbną, spróbujcie. Polecam. No ale dobra, żeby móc w pełni podsumować ten samochód, sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Aktualne ceny Avengera startują z poziomu 109 500 zł. Lepiej wyposażona wersja Altitude to 118 800 zł, natomiast chętni na skrzynię automatyczną muszą przygotować minimum 117 300 zł. Wspomnę też, że najwyższa wersja Summit to przynajmniej 140 600 zł oraz że Avenger występuje w wersji w pełni elektrycznej i tutaj ceny już od prawie 170 000 zł do prawie 200 000. No i co? Tragedii nie ma. Może nie mówię o końcu cennika, ale da się ten samochód zamówić w takiej wersji, w której kosztował będzie jak na dzisiaj i jak na rywali całkiem rozsądne pieniądze. I to jest kolejna zaleta. No bo często jest tak, że samochód, który jest inny i samochód o pewnej renomie, mówię o marce, będzie zauważalnie droższy od rywali, a tutaj tak na szczęście nie jest. No i kończąc, to nie jest na pewno najbardziej przestronny samochód. Mówię o tylnej części, ale pamiętajmy też, że mówimy o crossoverze segmentu B. Natomiast jeśli się do niego zmieścicie, jeśli szukacie samochodu do miasta tego rozmiaru, to ja dodałbym tutaj automat, czy wersję z automatem i zdecydowanie tego samochodu bym nie pomijał, nawet jak nie znacie marki Jeep. Jeśli jesteście w stanie zaakceptować wielkość, a może właśnie takiej wielkości szukacie, a jesteście w stanie zaakceptować silnik, bo może to powinienem podkreślić, te 1, 2, 3 cylindry, wystarczy Wam moc, to bardzo namawiam do spróbowania tego samochodu, do pojechania do Jeepa, do przekonania się samemu na sobie, bo może się okazać, że to jest właśnie auto dla Was. No i dobra, to tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, co sądzicie o tym samochodzie, czy on się Wam podoba, bo jestem bardzo ciekawy. Włączę jeszcze kierunkowskaz, żeby podkreślić dramaturgię. No i jeszcze poproszę o ocenę tego materiału. Dla Was to jest chwila, a dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne, bo to oczywiście pozycjonuje materiały na YouTubie. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!